Zapraszamy do wysłuchania książki Aleksa michaeli zatytułowanej Pacjentka. Przełożyła Agnieszka Patrycja Wyszogrodzka-Gajik. Czytają Ewa Abart i Marcin Popczyński. Prolog. Pamiętnik Aliszy Berenson. 14 lipca. Nie wiem, dlaczego to piszę. Nieprawda. Może i wiem, ale nie chcę się do tego przyznać. Nawet nie wiem, jak nazwać to coś, co pisze. To zdaje się rościć sobie prawo do bycia pamiętnikiem, ale ja bynajmniej nie mam nic do powiedzenia. Anne Frank prowadziła pamiętnik Samuel Papes, ale nie ktoś taki jak ja. Nazwanie tego dziennikiem wydaje się zbyt akademickie. Jakbym musiała pisać coś codziennie, a ja nie chcę. Jeśli stanie się to moim obowiązkiem, nie będę nic pisała. Może nazwę to niczym. Czymś bezimiennym, w czym od czasu do czasu coś napiszę. Bardziej mi to odpowiada. Gdy nadasz czemuś nazwę, przestajesz dostrzegać całość tej rzeczy albo jej znaczenie. Skupiasz się na słowie, a to tylko drobna część, naprawdę zaledwie czubek góry lodowej. Nigdy nie radziłam sobie ze słowami. Zawsze myślę obrazami wyrażam się za ich pomocą, więc nigdy nie podjęłabym się tego pisania, Gdyby nie Gabriel. Czuję się ostatnio przygnębiona, a z kilku powodów. Wydawało mi się, że dobrze się maskuje, ale on to dostrzegł, to jasne. On wszystko zauważa. Spytał, jak mi idzie malowanie obrazu. Odparłam, że nie idzie. Nalał mi kieliszek wina. Siedziałam przy kuchennym stole, a on gotował. Lubię obserwować, jak Gabriel krząta się po kuchni. Jest kucharzem pełnym gracji, eleganckim, zwinnym, zorganizowanym. Huh, w przeciwieństwie do mnie, ja tylko robię bałagan. Odezwij się do mnie, powiedział. Nie mam nic do powiedzenia. Czasami zatapiam się w swoich myślach, czuję się, jakbym brodziła w błocie. Czemu nie spróbujesz tego spisać? Prowadzić jakiegoś zapisu myśli? Mogłoby ci to pomóc? Przypuszczam, że tak. Spróbuję. Nie mów tego, tylko to zrób. Dobrze. Nagabywał mnie w tym temacie, ale nic z tym nie zrobiłam. Kilka dni później sprezentował mi ten notatnik. Ma czarną, skórzaną okładkę i grube, białe, puste kartki. Musnęłam dłonią pierwszą stronę, by poczuć ich gładkość. Później naostrzyłam ołówek i zaczęłam. Oczywiście miał rację. Już się lepiej czuję. To, to pisanie przynosi mi pewnego rodzaju ulgę. Znajduję ujście, przestrzeń, w której mogę się wyrazić. No to trochę jak terapia. Gabriel tego nie powiedział, ale dostrzegłam, że się o mnie martwi. I jeśli mam być szczera, a przecież mogę, zgodziłam się prowadzić ten pamiętnik, żeby go uspokoić, udowodnić mu, że nic mi nie jest. Nie mogę znieść myśli, że się o mnie martwi. Nie chcę przysparzać mu cierpienia, unieszczęśliwiać go, zadawać mu bólu. Tak bardzo go kocham. Jest bez wątpienia miłością mojego życia. Kocham go absolutnie, kompletnie. Ta miłość niekiedy niemal mnie przytłacza. Czasami wydaje mi się. A nie, 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 nie napiszę tego. To będzie radosny zapis pomysłów i obrazów, które inspirują mnie artystycznie, które wywierają wpływ na moją twórczość. Będę zapisywała wyłącznie pozytywne, wesołe, normalne myśli, żadnych wariaztw. Część pierwsza. Kto ma oczy do patrzenia i uszy do słuchania, może się przekonać, że żaden śmiertelnik nie jest w stanie utrzymać niczego w tajemnicy. Kiedy milczą jego usta, gada za pomocą koniuszków palców, zdrada sączy się z niego każdym porem ciała. Zygmunt Freud, wstęp do psychoanalizy, przełożyli S. Kempnerów i za Zaniewicki. Rozdział pierwszy. Elishia Berenson miała trzydzieści lata, gdy zabiła męża. Byli małżeństwem od kilku lat. Oboje byli artystami. Elishia malarką. Gabriel zaś uznanym fotografem mody. Cechował go charakterystyczny styl. Fotografował na wpół zagłodzone półnagie kobiety pod dziwnym, niekorzystnym dla nich kątem. Śmierć sprawiła, że ceny jego zdjęć astronomicznie wzrosły. Jego prace wydają mi się ślizgłe i płytkie, jeśli mam być szczery. Brakuje im emocjonalności najlepszych dzieł Elishi. Oczywiście za mało wiem o sztuce, żeby móc stwierdzić, czy Elisia Berenson przejdzie pomyślnie próbę czasu jako malarka. Zła sława zawsze będzie kładła się cieniem na jej talencie, więc trudno tu o obiektywizm. Możesz mnie również oskarżyć o stronniczość. Przedstawiam tylko swoją opinię, cokolwiek jest warta. Ale uważam Elisję za geniusza. Pominąwszy umiejętności techniczne, jej obrazy mają niezrównaną zdolność przykuwania uwagi. Chwytają cię niemal za gardło i trzymają w kurczowym uścisku. Gabriel Berenson został zamordowany przed sześcioma laty. Miał czterdzieści cztery lata. Zabito go 25 sierpnia. Było niebywale upalne lato, co możesz pamiętać? Z najwyższymi temperaturami, jakie kiedykolwiek odnotowano. Gabriel zginął w najgorętszym dniu roku. Ostatniego dnia swojego życia wstał wcześnie. Samochód przyjechał po niego o 5.15 do domu w północno-zachodnim Londynie, gdzie mieszkał z Elisią na skraju Hampstead Heath. Pojechał do Shoreditch, gdzie spędził dzień na fotografowaniu dla wołga modelek na dachu budynku. Niewiele wiadomo o poczynaniach Elishi. Przykowała się do zbliżającej się wystawy i się nie wyrabiała. Prawdopodobnie spędziła dzień na malowaniu w ogrodowej altanie, którą niedawno przerobiła na pracownię. Sesja fotograficzna Gabriela przeciągnęła się i przywieziono go do domu około dwudziestej trzeciej. Pół godziny później ich sąsiadka, Barbie Helman usłyszała kilka strzałów. Zadzwoniła na policję. O dwudziestej trzeciej trzydzieści pięć z posterunku przy Havestock Hill wysłano radiowóz. Dotarł do domu Berensonów w niecałe trzy minuty. Drzwi wejściowe były otwarte. W domu panowała ciemność. Nie działał żaden włącznik światła. Policjanci pokonali przedpokój i weszli do salonu. Poświecili po nim latarkami, tnąc mrok snopami światła. Elisia stała przy kominku. Jej biała koszula nocna upiornie lśniła. Elisia wydawała się obojętna na obecność funkcjonariuszy: znieruchomiała, skamieniała niczym lodowy posąg. A na jej twarzy malowało się dziwne przerażenie, jakby zmagała się z panicznym strachem. Pistolet leżał na ziemi. Obok niego w cieniu siedział Gabriel bez ruchu, przywiązany do krzesła drutem pętającym kostki nóg i nadgarstki. W pierwszej chwili policjanci pomyśleli, że żyje. Głowę miał przechyloną na bok, jakby stracił przytomność. Snop światła pozwolił jednak dostrzec, że strzelono mu kilkakrotnie w twarz. Stracił swe przystojne rysy, a ich miejsce zajęła zwęglona, poczerniała miazga. Ściany za nim pokrywały fragmenty czaszki, mózgu włosów i krew. Krew była wszędzie, na ścianach i na podłodze. Wiła się ciemnymi strużkami, wypełniając fakturę desek. Było jej jakby za dużo. Wtem coś błysnęło w świetle latarki. U stóp Elisie leżał nóż. Kolejny snop światła pozwolił dostrzec jej nocną koszulę z chlapaną krwią. Policjant chwycił Elisie za ręce i przysunął jej garstki do światła. Miała głęboko przecięte żyły. Cięcia były świeże i mocno krwawiły. Elisia opierała się próbom jej ratowania. Obezwładniło ją dopiero trzech policjantów. Zabrano ją do Royal Free Hospital oddalonego o kilka minut jazdy, w drodze do szpitala zemdlała. Straciła mnóstwo krwi, ale przeżyła. Następnego dnia leżała w łóżku, w prywatnej sali. Policja przesłuchiwała ją w obecności adwokata. Elisia zachowywała jednak milczenie. Usta miała blade, sine. Od czasu do czasu drgały, ale nie wydostawało się z nich żadne słowo, żaden dźwięk. Nie odpowiadała na żadne pytanie. Nie mogła lub nie chciała mówić. Nie odezwała się, kiedy oskarżono ją o zabójstwo Gabriela, zachowywała milczenie w czasie aresztowania, odmówiła przyznania się do winy lub zaprzeczenia jej. Nie przemówiła już nigdy. Jej milczenie przekształciło tę historię ze zwykłej domowej tragedii w coś znacznie większego. W tajemnicę, zagadkę, która trafiła na pierwsze strony gazet i podsycała wyobraźnię publiki przez kolejne miesiące. Elisja nie odzywała się ale złożyła oświadczenie w formie obrazu. Zaczęła nad nim pracować, gdy wypisano ją ze szpitala i umieszczono w areszcie domowym przed rozprawą. Według wyznaczonej przez sąd pielęgniarki psychiatrycznej Elisja prawie nie jadła i nie spała, tylko malowała. Zwykle przygotowywała się do nowego obrazu tygodniami, a nawet miesiącami. Sporządzała nieskończenie wiele szkiców, ustalała i zmieniała kompozycje, eksperymentowała z kolorami i formą. Po długim okresie dojrzewania idea rodziła się z każdym skrupulatnym pociągnięciem pędzla. Tym razem jednak Elishia drastycznie zmieniła proces twórczy i namalowała obraz w ciągu kilku dni po śmierci męża. W większości ludzi to wystarczyłoby ją obciążyć. Tak szybki powrót do pracowni świadczył o nadzwyczajnej niewrażliwości. O monstrualnym braku wyrzutów sumienia bezwzględnej zabójczyni. Możliwe. Aczkolwiek nie zapominajmy, że o ile Elisia Berenson mogła być morderczynią, była także artystką. Ja przynajmniej dostrzegam jak najbardziej sens w tym, że chwyciła pędzle i farby i przelała skomplikowane emocje na płótno. Nic dziwnego, że obraz wypłynął z niej tak łatwo. O ile smutek jest łatwy. To był. Autoportret. W lewym dolnym rogu Elisia wypisała jasno niebieskimi greckimi literami tytułu. Jedno słowo Alkestis. Rozdział drugi. Alkestis jest bohaterką greckiego mitu, najsmutniejszego z romansów. Gotowa była poświęcić życie dla swojego męża admeta i zginąć za niego, kiedy nikt inny nie chciał. Powiązanie niepokojącego mitu o samopoświęceniu z sytuacją Elishi pozostawało niejasne. Prawdziwe znaczenie aluzji nie docierało do mnie przez jakiś czas, aż do dnia, gdy prawda wyszła na jaw. Wyprzedzam wydarzenia, za bardzo się spieszę. Muszę zacząć od początku i pozwolić mówić faktom. Nie mogę ich koloryzować, wypaczać, ani opowiadać kłamstw. Będę szedł krok za krokiem, powoli i ostrożnie. Od czego zacząć? Powinienem się przedstawić, ale może jeszcze nie teraz. Przecież to nie ja jestem bohaterem tej opowieści. To jest historia Elishi Berenson. Zacznę więc od niej i Alkestis. Ten obraz to autoportret przedstawiający Elishię w jej pracowni przy domu w dniach po zabójstwie. Kobieta stoi przed sztalugą z płótnem i trzyma w dłoni pędzel. Jest naga. Jej ciało namalowane jest z niezrównaną szczegółowością. Kosmyki długich, rudych włosów opadają na kościste barki. Pod skórą prześwitują błękitne naczynia krwionośne. Na obydwu nadgarstkach widać świeże blizny. Postać ściska palcami pędzel, z którego spływa czerwona farba. A może krew? Malarka ukazana jest w trakcie pracy, a mimo to płótno jest puste, podobnie jak jej wyraz twarzy. Ma odwróconą w naszą stronę głowę i patrzy prosto na nas z rozchylonymi wargami. Nie ma. W czasie, gdy toczył się proces, Jean-Félix Martin kierujący w socho małą galerią wystawiającą pracę Elishi, podjął kontrowersyjną decyzję, uznaną przez wielu za makabryczną i nastawioną pod publikę, by zaprezentować Alkestis. Fakt, że artystka zajmowała miejsce na ławie oskarżonych w związku z zarzutem zamordowania męża sprawił, że po raz pierwszy w historii przed galerią ustawiały się kolejki. Stałem w ogonku wraz z innymi żądnymi sensacji miłośnikami sztuki i czekałem na wejście w czerwonej poświacie neonu sąsiadującego z galerią seks shopu. Wchodziliśmy do środka jeden za drugim a tam ponaglani przez obsługę przesuwaliśmy się w stronę obrazu niczym podekscytowany tłumek w wesołym miasteczku przechodzący przez dom strachu. I wreszcie znalazłem się na początku kolejki. Stanąłem twarzą w twarz z Alkestis. Gapiłem się na malowidło, na oblicze Elishi i próbowałem zinterpretować wyraz jej oczu. Starałem się zrozumieć, ale portret mi się opierał. Alisia odwzajemniała moje spojrzenie, a jej niewyrażająca niczego maska pozostawała nieodgadniona, nieprzenikniona. Nie potrafiłem wyczytać z niej ani niewinności, ani winy. Inni mieli z tym mniejszy problem. Czyste zło, szepnęła kobieta stojąca za mną, prawda, przyznał jej towarzysz, bezwzględna suka. Trochę to niesprawiedliwe, pomyślałem. Zważywszy na to, że jeszcze nie udowodniono Eliszy winy. Brukowce zrobiły z niej od początku tę złą fem fatal, czarną wdowę, potwora. Fakty wydawały się oczywiste. Elisz się znalezioną samą wraz z ciałem Gabriela. Na pistolecie widniały wyłącznie jej odciski palców. Nic nie budziło wątpliwości, że zabiła. Dlaczego tego dokonała, pozostawało już tajemnicą? O zabójstwie dyskutowano w mediach, w prasie i radiu, a także w porannych plotkarskich programach telewizyjnych prezentowano przeróżne teorie. Ściągano ekspertów, którzy mieli wyjaśnić, potępić lub usprawiedliwić czyn Elishi. Na pewno była ofiarą przemocy domowej doprowadzoną do ostateczności i wtedy wybuchła, czyż nie? Inna teoria mówiła o grze seksualnej, która wymknęła się spod kontroli. Przecież męża spętano, prawda? inni podejrzewali, że to staromodna zazdrość doprowadziła je do zabójstwa. Tylko, że w czasie rozprawy Gabriel został przedstawiony przez swojego brata jako oddany mąż głęboko kochający żonę. Może chodziło o pieniądze? Ale Elisja raczej niewiele zyskiwała wskutek tej śmierci. To ona miała pieniądze, które odziedziczyła po ojcu. Tak więc snu to dalsze spekulacje, żadnych odpowiedzi, tylko kolejne pytania na temat motywu Eliszy i jej milczenia. Dlaczego nie chciała nic powiedzieć? Co to oznaczało? Ukrywała coś? Chroniła kogoś? Jeśli tak, kogo i dlaczego? Pamiętam, jak wówczas myślałem, że gdy wszyscy rozmawiają, piszą i spierają się na temat Eliszy, w samym sercu tej gorączkowej, hałaśliwej wrzawy znajdowała się pustka, milczenie. Sfinks. W czasie procesu sędzia ponuro zinterpretował uparte milczenie Elishi. — Niewinni ludzie — zauważył sędzia Olverstone — mówią o swojej niewinności głośno i często. Nie dość, że Elisza się nie odzywała, to jeszcze nie przejawiała oznak skruchy. Ani razu nie zapłakała na sali sądowej, na co zwróciła uwagę prasa. A jej twarz pozostawała niewzruszona, zimna, lodowata. Obrona nie miała wyboru i musiała wnosić o uznanie Elishi za częściowo niepoczytalną. Kobieta miała podobno długą historię problemów psychicznych, sięgających jeszcze dzieciństwa. Sędzia oddalił wiele teorii, ale w końcu dał się przekonać profesorowi Lazarusowi Diomedesowi, psychiatrze sądowemu w Imperial College oraz dyrektorowi kliniki psychiatrii The Grove, ordynatorowi oddziału o wzmocnionym rygorze w szpitalu w północnym Londynie. Profesor Diomedes dowodził, że niechęć Elisi do odezwania się stanowi dowód głębokiego psychologicznego dystresu i że należy ją stosownie do tego osądzić. Był to raczej wymijający sposób powiedzenia czegoś, o czym psychiatrzy nie lubią mówić wprost. Diomedes stwierdził, że Elisia była szalona. Tylko takie wytłumaczenie miało sens. No bo po co przywiązywać ukochanego mężczyznę do krzesła i strzelać mu w twarz z niewielkiej odległości, a potem nie okazywać skruchy, niczego nie wyjaśniać, nawet się nie odzywać. Na pewno była szalona. Musiała być. Wreszcie sędzia Olverston przyznał na uznanie Eliszi za niepoczytalną i poradził ławie przysięgłych, by to uwzględniła. jest skierowano do Degrow, pod owego profesora Diomedesa, którego ekspertyza tak bardzo wpłynęła na sędziego. Prawda jest taka, że jeśli Elisja nie była szalona, jeśli jej milczenie było tylko grą, przedstawieniem na potrzebę procesu, to się jej udało. Ominęła ją kara wielu lat więzienia, a jeżeli uda się ją wyleczyć, będzie mogła za kilka lat wejść na wolność. Przyszła pora, żeby zacząć udawać dochodzenie do zdrowia, czyż nie? Pąknąć kilka słów tu i tam, potem jeszcze kilka, powoli okazywać coś na kształt skruchy, ale nie. Mijały kolejne tygodnie, potem miesiące i lata. Elisia zaś wciąż się nie odzywała, po prostu milczała. Z uwagi na brak dalszych rewelacji, rozczarowane media straciły w końcu zainteresowanie Elisią Berenson. Dołączyła do rzeszy pozostałych, sławnych przez chwilę morderczyń, osób, których twarze pamiętamy, ale nazwisk już nie. Muszę stwierdzić, że nie dotyczy to wszystkich. Niektórzy ludzie, w tym ja, Dalej fascynowali się mitem Elishi Berenson i jej milczenia. Jestem psychoterapeutą i było dla mnie jasne, że przeżyła traumę w związku ze śmiercią Gabriela, a owo milczenie stanowiło jej przejaw. Nie mogąc pogodzić się z tym, co zrobiła, Elisia, zacięła się i zatrzymała, jak zepsuty samochód. Chciałem pomóc znowu ją uruchomić, pomóc jej opowiedzieć swoją historię, uleczyć się. Pragnąłem ją naprawić. Nie chcę być nieskromny, ale czułem się przygotowany do tego, by pomóc Elisie Berenson. Jestem psychoterapeutą sądowym, przywykłym do pracy z najbardziej zniszczonymi i bezbronnymi przedstawicielami społeczeństwa. A w historii Elisie było coś, co poruszyło we mnie osobistą strunę. Odczuwałem wobec niej empatię od samego początku. Niestety w owym czasie wciąż pracowałem w Broadmoor, więc leczenie Elisie byłoby czystą fantazją. Gdyby nie nieoczekiwana interwencja losu. Blisko sześć lat po skazaniu Elishi w The Grove zwolniło się stanowisko psychoterapeuty. Gdy tylko przeczytałem ogłoszenie, wiedziałem, że nie mam wyboru. Posłuchałem instynktu i zgłosiłem swoją kandydaturę. Rozdział trzeci. Nazywam się Tio Faber. Mam 42 lata. Zostałem psychoterapeutą, bo byłem popieprzony. Taka jest prawda. Chociaż nie wyjawiłem tego w czasie rozmowy o pracę, gdy mnie o to zapytano. Jak się panu wydaje, co przyciągnęło pana do psychoterapii? spytała Indira Sharma, która zerkała na mnie z zaoprawek okularów. Indira była głównym psychoterapeutą w The Grove. Kobietą przed sześćdziesiątką, o atrakcyjnej okrągłej twarzy i krótko długich włosach, przyprószonych siwizną. Uśmiechnęła się do mnie delikatnie, jakby chciała mnie zapewnić, że to jest proste pytanie, na rozgrzewkę, wprowadzenie do trudniejszych serwów. Zawahałem się. Czułem, że pozostali członkowie komisji mi się przyglądają. Dbałem o utrzymywanie kontaktu wzrokowego, gdy wygłaszałem przećwiczoną odpowiedź sympatyczną opowiastkę o dorywczej pracy w domu opieki, gdy byłem nastolatkiem. I o tym, jak zainspirowało mnie to do zainteresowania się psychologią, a w końcu doprowadziło do podjęcia studiów na kierunku psychoterapii i tak dalej. Przypuszczam, że chciałem pomagać ludziom, rzuciłem i wzruszyłem ramionami. To wszystko. Bzdura. To znaczy oczywiście, że chciałem pomagać ludziom. Było to jednak celem drugorzędnym, zwłaszcza wtedy, gdy podjąłem naukę. Kierowała mną czysto egoistyczna motywacja dążyłem do tego, by pomóc sobie i uważam, że dotyczy to większości ludzi, którzy zajmują się zdrowiem psychicznym. Ten konkretny zawód przyciąga nas, bo jesteśmy zepsuci. Studiujemy psychologię, by uzdrowić siebie. Czy jesteśmy gotowi się do tego przyznać, to już zupełnie inna sprawa. Wczesne lata życia człowieka przypadają na okres spoza zasięgu pamięci. Lubimy wyobrażać sobie, że wyłaniamy się z przedwiecznej mgły, z w pełni ukształtowanymi charakterami, jak Afrodyta, wynurzająca się z fal. Dzięki coraz liczniejszym badaniom rozwoju mózgu wiemy jednak, że tak nie jest. Rodzimy się z nawpół rozwiniętym mózgiem, kojarzącym się bardziej z grudą gliny, a nie z boginią z Olimpu. Jak ujął to psycholog Donald Winnicott, nie ma czegoś takiego jak niemowlę. Nasza osobowość nie rozwija się w izolacji, ale w relacji z drugim człowiekiem. Kształtują nas i dopełniają niewidzialne, niezapamiętane siły, a konkretniej nasi rodzice. To jest przerażające z oczywistych powodów. Kto wie, jakie upokorzenia było nam dane znosić, jakie cierpienia i nadużycia w owym okresie spoza pamięci? Nasz charakter ukształtował się poza naszą świadomością. Ja dorastałem w poczuciu nerwowości, strachu, lęku. Wydawało się, że ów lęk wyprzedzał moją egzystencję i istniał niezależnie ode mnie. Podejrzewam jednak, że wywodził się z relacji z ojcem, w którego obecności nigdy nie byłem bezpieczny. Jego nieprzewidywalne i bezwzględne napady wściekłości przekształcały każdą sytuację, choćby nie wiem jak łagodną, w potencjalne pole minowe. Niewinna uwaga lub nuta sprzeciwu w głosie, wzniecały jego złość i prowadziły do serii wybuchów, przed którymi nie było schronienia. Dom drżał w posadach od jego krzyku, kiedy gonił mnie po schodach, a ja uciekałem do swojego pokoju. Nurkowałem pod łóżko i przywierałem do ściany. Wciągałem powietrze i modliłem się, żeby cegły mnie wchłonęły, żebym zniknął. Jednak jego ręka chwytała mnie i ciągnęła ku przeznaczeniu. Ojciec wyciągał pas, który gwizdał w powietrzu przed uderzeniem. Każdy kolejny cios przewracał mnie na bok, palił skórę. W tem bicie ustawało, równie nagle jak się zaczynało. Lądowałem bezładnie na podłodze. Szmaciana lalka, porzucona przez rozgniewane dziecko. Nigdy nie wiedziałem, czym wzbudziłem jego gniew i czy zasługiwałem na coś takiego. Pytałem matkę, dlaczego ojciec był na mnie wiecznie zły, a ona z rozpaczą wzruszała ramionami i odpowiadała: A skąd mam wiedzieć, jest stuknięty. I kiedy to mówiła, by najmniej nie żartowała. Gdyby ojca współcześnie ocenił jakiś psychiatra, podejrzewam, że zdiagnozowałby u niego zaburzenie osobowości, chorobę, na którą go nigdy nie leczono. Rezultatem było moje dzieciństwo i dojrzewanie zdominowane przez histerię i przemoc fizyczną, groźby łzy i tłuczone szkło. Zdarzały się chwile szczęścia, naturalnie, zazwyczaj pod nieobecność ojca. Pamiętam zimę, kiedy wyjechał na miesiąc do Ameryki w interesach. Przez trzydzieści dni matka i ja sprawowaliśmy wyłączne rządy w domu i ogrodzie, bez jego bacznego spojrzenia. Tamtego grudnia intensywnie padał śnieg, i cały ogród przykrył gruby, biały dywan. Ulepiliśmy z mamą bałwana. Świadomie albo i nie zrobiliśmy to, żeby reprezentował nieobecnego pana. Ochrzciłem go tatą, a on z tym swoim wielkim brzuchem, dwoma czarnymi węgielkami zamiast oczu i przyklejonymi po skosie gałązkami w miejscu brwi, naprawdę okazał się niebywale do niego podobny. Wzmocniliśmy złudzenie, dając mu rękawiczki ojca, jego kapelusz i parasol. A potem zaczęliśmy go agresywnie okładać śnieżkami, chichocząc przy tym jak niegrzeczne dzieci. W nocy była burza śnieżna. Matka poszła spać, a ja udawałem, że śpię. Potem wymknąłem się do ogrodu i stałem na śniegu. Wyciągnąłem ręce przed siebie. Chwytałem płatki i przyglądałem się, jak znikają na czubkach moich palców. Cieszyło mnie to. I równocześnie frustrowało. Przemawiało do jakiejś prawdy we mnie, której nie potrafiłem wyrazić. Miałem zbyt ograniczone słownictwo, wyrazy były zbyt luźno powiązane, by dało się je ująć. Łapanie znikających płatków śniegu przypomina trochę chwytanie szczęścia. W miejsce posiadania natychmiast pojawia się pustka. Przypomniało mi to, że poza tym domem istnieje świat, świat ogromu i niewyobrażalnego szczęścia. Świat, który na razie znajdował się poza moim zasięgiem. To wspomnienie wracało do mnie latami. Jakby nieszczęście otaczające te chwile wolności uczyniło ją tym jaśniejszą, drobiną światła zanurzoną w ciemności. Pojąłem, że jedyną nadzieję na przetrwanie da mi wycofanie się, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Musiałem się wyrwać, uciec daleko. Dopiero wtedy będę wolny. I wreszcie w wieku osiemnastu lat dostałem oceny, które zapewniły mi miejsce na uniwersytecie. Opuściłem więzienie w bliźniaków sarii i wydawało mi się, że jestem wolny. Myliłem się. Wtedy o tym nie wiedziałem, ale było już za późno. Zinternalizowałem ojca, wpisałem w siebie, zakorzeniłem głęboko w nieświadomości. Bez względu na to, jak daleko biegłem, wszędzie nosiłem go w sobie. Gonił mnie. Piekielny, niezmordowany chór furii, a wszystkie miały jego głos, piszczały, że jestem bezwartościowym, przynoszącym wstyd śmieciem. W czasie pierwszego semestru na studiach, owej pierwszej mroźnej zimy, chór ten był tak silny, tak obezwładniający, że całkowicie mnie kontrolował. Unieruchomiony przez strach, nie potrafiłem wyjść z domu, spotykać się z ludźmi, zawierać przyjaźni. Równie dobrze mogłem zostać w Sary. Byłem przypadkiem beznadziejnym, pokonanym, uwięzionym, zagonionym w kozi róg, bez wyjścia. Widziałem tylko jedno rozwiązanie. Odwiedzałem kolejne apteki i kupowałem paracetamol. Tylko kilka opakowań, żeby nie wzbudzać podejrzeń, ale niepotrzebnie się tak przejmowałem. Nikt nie zwracał na mnie najmniejszej uwagi. Najwyraźniej byłem tak niewidzialny, jak się czułem. W pokoju panował chłód. Otwierałem opakowania odrętwiałymi, zmarzniętymi palcami. Musiałem się bardzo postarać, żeby połknąć wszystkie tabletki. Zmusiłem się jednak do tego i połykałem jedną po drugiej. Następnie wdrapałem się na niewygodne wąskie łóżko. Zamknąłem oczy i czekałem na śmierć. Nie przyszła. Za to moimi wnętrznościami targał przeszywający ból. Zgiąłem się w pół i wymiotowałem. Zabrodziłem się żółcią i nadtrawionymi tabletkami. Leżałem w ciemności z szalejącym w brzuchu ogniem. A potem powoli, w tym mroku, zdałem sobie z czegoś sprawę. Nie chciałem umierać. Nie teraz, kiedy jeszcze nie przeżyłem życia. To mi dało coś na kształt nadziei, chociaż mętnej i niewyraźnej. Musiałem uznać, że nie poradzę sobie sam. Potrzebowałem pomocy. Znalazłem ją w postaci ród, psychoterapeutki, do której skierowała mnie poradnia uniwersytecka. Ród była siwa i pulchna. Kojarzyła się z jakiegoś powodu z babcią. Miała sympatyczny uśmiech. Chciałem mu wierzyć. Początkowo mówiła niewiele, słuchała mnie, a ja opowiadałem o dzieciństwie, domu, rodzicach. I kiedy to robiłem, odkryłem, że bez względu na to, jak dramatyczne zdarzenia opisywałem, nic nie czułem. Nie miałem kontaktu z emocjami, jak odcięta od reszty ciała dłoń. Mówiłem o bolesnych wspomnieniach i myślach samobójczych, ale ich nie czułem. Od czasu do czasu jednak zerkałem na twarz ród i ku mojemu zaskoczeniu dostrzegłem łzy zbierające się w jej oczach. Może trudno to pojąć, ale to nie były jej łzy. Należały do mnie. Wtedy tego nie rozumiałem, ale tak działa terapia. Pacjent przenosi swoje nieakceptowane uczucia na terapeutę, a on przejmuje wszystko, co pacjent boi się czuć i odczuwa to za niego. Potem, bardzo powoli, oddaje mu te uczucia, tak jak Rut zrobiła z moimi. Spotykaliśmy się przez kilka lat. Rut była jedyną stałą w moim życiu. Z jej pomocą zinternalizowałem inny związek z drugim człowiekiem, oparty na wzajemnym szacunku, szczerości i życzliwości, a nie na oskarżaniu się, gniewie i przemocy. Powoli zacząłem czuć się inaczej, nie tak pusto, bardziej zdolny do odczuwania emocji, mniej zalękniony. Nienawistny wewnętrzny chór nigdy mnie nie opuścił, ale teraz dysponowałem głosem ród, którym mogłem mu się przeciwstawić. Zwracałem na niego mniej uwagi. W rezultacie głosy w mojej głowie przycichły i na jakiś czas zniknęły. Czułem spokój, a niekiedy nawet szczęście. Było jasne, że psychoterapia dosłownie uratowała mi życie i, co ważniejsze, zmieniła jego jakość. Terapia rozmową odegrała centralną rolę dla tego, kim się stałem. W bardzo wielkim stopniu zdefiniowała mnie. Wiedziałem, że była moim powołaniem. Po studiach szkoliłem się na psychoterapeutę w Londynie. Przez cały ten czas spotykałem się z Ruth. Wspierała mnie i dodawała mi otuchy, ale też ostrzegała, żebym realistycznie ocenił ścieżkę, na którą wkraczam. To nie jest spacerek w parku, jak to ujęła. Miała rację. Praca z pacjentami, z ich brudami, okazała się daleka od komfortowej. Pamiętam swoją pierwszą wizytę w ośrodku dla psychicznie chorych więźniów. Kilka minut po moim przyjściu pacjent ściągnął spodnie, przykucnął i załatwił się przede mną. Postawił śmierdzącego klocka. Kolejne incydenty, nie tak obrzydliwe, ale równie dramatyczne, nieudane próby samobójcze, akty samookaleczenia się, niepohamowane ataki histerii i smutku wydawały się nie do zniesienia. Za każdym razem jednak odkrywałem w sobie nieznane mi pokłady odporności. Zrobiło się łatwiej. To dziwne, jak szybko można się przystosować do osobliwego, nowego świata zakładu psychiatrycznego. Czujesz się coraz bardziej komfortowo w obliczu obłędu, i to nie tylko cudzego, ale i swojego. Wierzę, że wszyscy jesteśmy wariatami, tylko w różny sposób. I właśnie dlatego poczułem powinowactwo z Elisią Berenson. Miałem szczęście. Dzięki udanej interwencji terapeutycznej w młodym wieku, mogłem uciec z nad przepaści psychicznego mroku. W moim umyśle jednak na zawsze zapisała się inna narracja mogłem zwariować i dożyć swoich dni w zakładzie jak Elisja, ale na Boga. Oczywiście. Nic z tego nie mogłem powiedzieć Indiże Szarmie, gdy zapytała dlaczego zostałem psychoterapeutą. Przecież uczestniczyłem w rozmowie o pracę i bardzo dobrze znałem zasady tej gry. Uważam, że człowiek staje się psychoterapeutą w czasie szkolenia, bez względu na intencje. Indira pokiwała ze zrozumieniem głową. Zgadza się, to prawda. Dobrze wypadłem. Indira powiedziała, że doświadczenie w Broadmoor dało mi przewagę i pokazało, że potrafię sobie radzić z ekstremalnym cierpieniem psychicznym. Jeszcze tego samego dnia zaproponowano mi tę pracę, a ja ją przyjąłem. Miesiąc później byłem w drodze do Degoów. Rozdział czwarty. Dotarłem na miejsce naglony przez lodowaty styczniowy wiatr. Nagie drzewa stały wzdłuż ulicy niczym szkielety, niebo było białe, ciężkie od śniegu, który dopiero miał spaść. Stałem przed wejściem i sięgnąłem do kieszeni po papierosa. Nie paliłem od tygodnia i obiecałem sobie, że tym razem rzucę na na dobre, ale oto się złamałem. Przypaliłem papierosa, zły na siebie. Psychoterapeuci dostrzegają w paleniu papierosów nierozwiązany problem. Taki, który każdy przyzwoity terapeuta powinien przepracować i pokonać. Nie chciałem wchodzić do środka, cuchnąc papierosami, więc wrzuciłem do ust kilka miętówek i żułem je w czasie palenia. Przeskakiwałem z nogi na nogę. Trzęsłem się. Ale jeśli mam być szczery, to bardziej z nerwów niż z zimna. Miałem wątpliwości. Mój doradca w Broadmoor bez ogródek powiedział, że popełniam błąd. Wspomniał, że moje odejście oznacza przekreślenie obiecującej kariery i parsknął, mówiąc o de a w szczególności o profesorze Diomedesie. Nieortodoksyjny człowiek pracuje sporo z relacjami w grupie. Przez jakiś czas współpracował z folksem. W latach osiemdziesiątych prowadził w Hertfordshire jakąś alternatywną wspólnotę terapeutyczną. Te modele terapii nie są ekonomicznie opłacalne, zwłaszcza dzisiaj. Wahał się przez moment, po czym dodał ciszej. Nie próbujecie przestraszyć, Tio, ale słyszałem pogłoski, że to miejsce ma iść pod topór. Może się okazać, że za sześć miesięcy będziesz bezrobotny. Na pewno nie chcesz tego przemyśleć raz jeszcze? Zawahałem się, ale tylko z grzeczności. Na pewno pokręcił głową. Wygląda mi to na zawodowe samobójstwo, ale skoro już postanowiłeś. Nie powiedziałem mu o Elishi Berenson. O moim pragnieniu, by ją leczyć. Mógłbym to ubrać w takie słowa, żeby to zrozumiał. Praca z nią mogłaby doprowadzić do napisania książki lub innego rodzaju publikacji. Wiedziałem jednak, że to bez sensu i tak by stwierdził, że popełniam błąd i może miał rację. Przekonam się o tym. Zdertałem niedopałek, do pałek, uspokoiłem nerwy i wszedłem do budynku. The Grove znajdował się w najstarszej części szpitala Edgeware. Oryginalny wiktoriański budynek z czerwonej cegły już dawno temu otoczono większymi i najczęściej brzydszymi dobudówkami. The Grove zajmowało samo centrum kompleksu. O tym, jak groźni są jego mieszkańcy przypominały wyłącznie kamery monitoringu, przycupnięte na ogrodzeniu niczym drapieżne ptaki. Dołożono jednak wszelkich starań, by w recepcji stworzyć przyjazną atmosferę. Ustawiono tam duże, błękitne kanapy, a na ścianach powieszono dziecinne prace pacjentów. Bardziej się to kojarzyło z przedszkolem niż z oddziałem psychiatrycznym o wzmocnionym zabezpieczeniu. U mojego boku wyrósł wysoki mężczyzna. Uśmiechnął się szeroko i podał mi rękę. Przedstawił się jako Juri, przełożony pielęgniarek. Witaj w The Grove, powiedział. Obawiam się, że jestem jedynym członkiem komitetu powitalnego. Był przystojnym, dobrze zbudowanym mężczyzną przed czterdziestką. Miał ciemne włosy i tatuaż, wystający spod kołnierzyka, wijący się na karku. Pachniał tytoniem i przesadnie słodką wodą po goleniu. Mówił po angielsku perfekcyjnie, choć z lekkim akcentem. Przyjechałem tu z Łotwy siedem lat temu, wyjaśnił. Nie znałem wtedy ani słowa po angielsku. Po roku władałem już biegle tym językiem. Imponujące? Niezupełnie. Angielski to łatwy język. Spróbuj nauczyć się łotewskiego. Zaśmiał się i sięgnął po brzęczący pęk kluczy przy pasku. Odpiął jeden zestaw i mi podał. Klucze do poszczególnych sal i kody do oddziałów. Sporo tego. W Broadmore miałem mniej kluczy. Cóż, ostatnio wzmocniliśmy zabezpieczenia, odkąd dołączyła do nas Stefani. Kim jest Stefani? Jury nie odpowiedział, tylko skinął głową w kierunku kobiety, która wyszła z gabinetu za recepcją. Była karaibką po czterdziestce z fryzurą typu bob. Stefani Clark odezwała się. Kierownik The Grove. Posłała mi nieprzekonujący uśmiech. Gdy podawaliśmy sobie ręce, zwróciłem uwagę, że miała mocniejszy uścisk dłoni od Juriego i nie tak serdeczny. Jestem kierowniczką tego oddziału, ciągnęła. Bezpieczeństwo jest dla mnie najważniejsze, zarówno pacjentów, jak i personelu. Jeżeli wy nie jesteście bezpieczni, pacjenci też nie są. Dała mi małe urządzenie do sygnalizowania, gdybym został zaatakowany. Proszę to nosić zawsze przy sobie, a nie zostawiać w gabinecie. Oparłem się pokusie, by powiedzieć dobrze, proszę pani. Lepiej jej nie podpadać, jeśli chcę, żeby żyło mi się tu łatwo. Stosowałem tę taktykę wobec poprzednich szefów, unikać konfrontacji i nie znikać z radaru. Miło mi cię poznać, Stefani, powiedziałem z uśmiechem. Skinęła głową, ale nie odwzajemniła uśmiechu. Juri, zaprowadzi cię do gabinetu. Odwróciła się i oddaliła, nie patrząc za siebie. Za mną rzucił Juri. Poszedłem za nim w kierunku wejścia na oddział, do dużych drzwi ze wzmocnionej stali. Obok nich stał strażnik z wykrywaczem metalu. Na pewno znasz zasady, stwierdził Juri. Żadnych ostrych przedmiotów, które mogą posłużyć za broń. I zapalniczek, dodał strażnik, który wyciągnął mi z kieszeni zapalniczkę i spojrzał na mnie oskarżycielsko. Przepraszam, zapomniałem o niej. Juri dał mi znak, żebym za nim poszedł. Zaprowadzę cię do Twojego gabinetu, poinformował mnie. Wszyscy są na zebraniu wspólnoty, więc jest dość cicho. Mogę do nich dołączyć? Na zebraniu wspólnoty? Juri wydawał się zaskoczony. Nie chcesz się najpierw urządzić? Mogę to zrobić później, jeśli tobie to nie robi różnicy. Wzruszył ramionami. Jak chcesz, tędy. Prowadził mnie korytarzami, w których napotykaliśmy kolejne zamknięte drzwi. Towarzyszył nam rytm przesuwanych zasów i kluczy obracanych w zamkach. Przemieszczaliśmy się powoli. Było jasne, że niewiele wydawano na utrzymanie budynku. Farba łuszczyła się ze ścian, a korytarze wypełniała słaba, piżmowa woń pleśni i rozkładu. Jurij zatrzymał się przed zamkniętymi drzwiami i skinął głową. — Są tutaj — powiedział. — Wejdź. — Okej. Okay. — Dzięki. Zawahałem się, zbierając się w sobie, a potem otworzyłem drzwi. I wszedłem. Rozdział piąty Zebranie wspólnoty zorganizowano w długiej sali z wysokimi gołymi oknami z widokiem na mur z czerwonej cegły. W powietrzu unosiła się woń kawy, zmieszana ze śladową ilością zapachu wody po goleniu Juriego. W kręgu siedziało około trzydziestu osób. Większość ściskała w dłoniach papierowe kubeczki z herbatą lub kawą, ziewała i starała się z całych sił obudzić. Ci, którzy już wypili kawę, bawili się pustymi kubeczkami, zgniatali je, rozpłaszczali albo rwali na strzępy. Takie zebrania urządzano raz lub dwa razy dziennie. Było to coś pomiędzy spotkaniem administracyjnym a terapią grupową. Poruszano tematy związane z prowadzeniem ośrodka lub opieką nad pacjentami. Stanowiło to, jak lubi umawiać profesor Diomedes, próbę zaangażowania pacjentów w terapię i zachęcenia ich do przyjęcia odpowiedzialności za własne samopoczucie. Nie muszę chyba mówić, że próby te nie zawsze okazywały się skuteczne. Diomedes zajmował się kiedyś terapią grupową i miał przez to słabość do wszelkiego rodzaju spotkań, dlatego też promował pracę grupową, kiedy tylko się dało. Można powiedzieć, że czuł się najszczęśliwszy, gdy miał publikę. Kiedy wstał, żeby mnie przywitać, wyciągnął w moją stronę ręce i zaprosił mnie do kręgu. Pomyślałem, że ma w sobie coś z teatralnego impresaria. Tio vi Dołącz do nas. Mówił z lekkim, ledwie słyszalnym greckim akcentem. W zasadzie go stracił. Przeżywszy w Anglii ponad 30 lat. Był przystojnym mężczyzną i mimo że przekroczył już 60, wyglądał o wiele młodziej. Miał w sobie coś młodzieńczego, figlarnego i bardziej kojarzył się z wujkiem niż z psychiatrą. Nie znaczy to, że nie poświęcał się pacjentom. Co to to nie? przychodził do kliniki jeszcze przed sprzątaczkami a wychodził z niej długo po tym jak nocna zmiana przejmowała obowiązki od pracowników dziennych niekiedy spędzał noc na kanapie w gabinecie dwukrotnie się rozwodził i mawiał że jego trzecią najlepszą wybranką okazał się De Groove. — siadaj tutaj powiedział i wskazał mi puste krzesło obok siebie no siadaj siadaj zrobiłem o co prosił przedstawił mnie z rozmachem Pozwólcie, że przedstawię naszego nowego psychoterapeuta, Tio Faber. Mam nadzieję, że powitacie Tio ze mną w naszej małej rodzinie. Podczas gdy Diomedes mówił, rozejrzałem się po kręgu w poszukiwaniu Elishi. Nigdzie jej nie widziałem. Profesor miał na sobie nienaganny garnitur i krawat. Pozostali zaś koszule z krótkimi rękawami lub koszulki. To utrudniało stwierdzenie, kto był pacjentem, a kto należał do personelu. Poznałem kilka twarzy, na przykład Kryszczena. Spotkaliśmy się w Broadmoor, psychiatra i zawodnik ragby ze złamanym nosem i ciemną brodą, przystojny na swój poobijany sposób. Opuścił Broadmoor krótko po tym jak ja się tam pojawiłem. Nie przepadałem za nim. Jednak, jeśli miałbym być sprawiedliwy, nie znałem go zbyt dobrze. Nie pracowaliśmy ze sobą zbyt długo. Pamiętałem rzecz jasna indire z rozmowy kwalifikacyjnej. Uśmiechnęła się do mnie, a ja poczułem wdzięczność, bo była tu jedyną przyjazną twarzą. Pacjentki przyglądały mi się z grubiańską nieufnością. Nie miałem im tego za złe. Tyle wycierpiały fizycznie, psychicznie, seksualnie. Potrzebowały więc sporo czasu, żeby mi zaufać, jeśli w ogóle. Były tu same kobiety, w większości o wulgarnych rysach pomarszczone, poznaczone bliznami. Miały trudne życie i zaznały okropieństw, przez które wycofały się na ziemię niczyją choroby psychicznej. Ich wędrówka wycisnęła piętno na ich twarzach i nie sposób było tego nie dostrzec. Ale Elisia Berenson, gdzież ona się podziewała? Jeszcze raz przyjrzałem się osobom w kręgu i wciąż nie mogłem jej znaleźć. Wtem dotarło do mnie, że patrzę na nią. Siedziała dokładnie naprzeciwko mnie, po drugiej stronie kręgu. Nie zauważyłem jej, bo była. Niewidoczna. Pochylała się do przodu na swoim krześle, znajdowała się pod działaniem silnych środków uspokajających, w dłoni trzymała kubek z herbatą, a ręka drżała jej tak bardzo, że wylewała napój cienką stróżką na podłogę. Powstrzymałem się przed podejściem do niej i poprawieniem kubka w jej dłoni. Była tak nieobecna, że wątpię by to zauważyła. Nie spodziewałem się, że będzie w tak kiepskim stanie. Dawało się jeszcze dostrzec, jak piękną była niegdyś kobietą. Zdradzały to ciemno oczy i twarz o doskonałej symetrii. Była jednak zbyt chuda i wydawała się brudna. Na ramiona opadały jej skołtunione kosmyki przetłuszczonych rudych włosów. Paznokcie miała obgryzione i połamane. Na obydwu nadgarstkach widniały blade blizny, te same, które tak wiernie namalowała na portrecie Alkestis. Palce drżały i bezustannie, co zapewne było skutkiem ubocznym koktajlu narkotyków, którym ją faszerowano, risperidonu i innych mocnych leków przeciwpsychotycznych. Wokół jej otwartych ust gromadziła się lśniąca ślina. Niekontrolowane ślinienie się to kolejny nieprzyjemny skutek uboczny lekarstw. Zauważyłem, że Diomedes na mnie patrzy, oderwałem wzrok od eliszy i skupiłem uwagę na nim. Jestem pewien, że sam przedstawisz się lepiej, niż gdybym ja to uczynił, tio, rzekł. Może powiesz kilka słów. Dziękuję, skinąłem głową. W zasadzie nie mam nic do dodania. Cieszę się ogromnie, że tu jestem. Czuję się podekscytowany, zdenerwowany, pełen nadziei. Nie mogę się doczekać, żeby wszystkich poznać, zwłaszcza pacjentów. Jestem Przerwało mi nagłe łupnięcie otwieranych drzwi. W pierwszej chwili wydawało mi się, że mam zwidy. Do pomieszczenia wpadła olbrzymka z dwiema drewnianymi włóczniami, które uniosła nad głowę i cisnęła nimi w naszym kierunku. Jedna z pacjentek zasłoniła oczy i krzyknęła. Spodziewałem się, że włócznie kogoś przebiją, one jednak wylądowały na podłodze pośrodku kręgu. I wtedy dostrzegłem, że to nie włócznie, tylko kij bilardowy złamany na pół. Wielka pacjentka, turczynka po czterdziestce, krzyknęła: Wkurwiacie mnie! Kij jest złamany od tygodnia, a wy go jeszcze nie wymieniliście! silny języka, Elif — odezwał się Diomedes. — Nie będę dyskutował o kiju bilardowym, dopóki nie zdecydujemy, czy pozwolić ci wziąć udział w zebraniu, skoro tak późno do nas dołączasz. Chytrze przekrzewił głowę i skierował pytanie do mnie. — Jak myślisz, Tio? — Zamrugałem. — Odezwałem się dopiero po chwili. — Uważam, że należy szanować zasady i przychodzić na czas. — Tak jak ty? spytał mężczyzna siedzący naprzeciwko. Odwróciłem się i zobaczyłem, że to Kryszczen. Zaśmiał się, rozbawiony własnym dowcipem. Zmusiłem się do uśmiechu i odwróciłem się do Elif. Ma rację. Też się dzisiaj rano spóźniłem. Może oboje powinniśmy wyciągnąć z tego naukę. O czym ty gadasz? Odparła Elif. I kim ty kurwa jesteś? Elif, pilnuj języka, wtrącił się Diomedes. Nie zmuszaj mnie, żebym kazał ci wyjść. Siadaj. Elif nadal stała. I co będzie z kijem bilardowym? Pytanie było skierowane do Diomedesa, ale on patrzył na mnie i czekał, aż odpowiem. Elif, rozumiem, że sprawa kija cię rozzłościła, powiedziałem. Przypuszczam, że osoba, która go złamała, też była zła. To podsuwa nam pytanie o to, jak radzimy sobie ze złością w takiej sytuacji jak ta. Może byśmy przez chwilę porozmawiali o złości? Usiądziesz? Elif wywróciła oczami, ale usiadła. Indira przytaknęła. Wyglądała na zadowoloną. Zaczęliśmy rozmawiać o złości. Indira i ja usiłowaliśmy wciągnąć pacjentki w dyskusję o ich uczuciach. Wydawało mi się, że dobrze się nam współpracowało. Czułem, że Diomedes mnie obserwuje, ocenia. Też zdawał się usatysfakcjonowany. Zerknąłem na elisję. Ze zdziwieniem stwierdziłem, że patrzy na mnie, a przynajmniej w moim kierunku. Jej oczy przysłaniała mgiełka, jakby skupienie wzroku i patrzenie stanowiło dla niej wysiłek. Gdyby mi ktoś powiedział, że ta zniszczona powłoka była niegdyś błyskotliwą eliszą Berenson. Opisywaną przez tych, którzy ją znali jako olśniewającą, fascynującą i pełną życia, po prostu bym nie uwierzył. W tym momencie zorientowałem się, że dobrze zrobiłem, przybywając do degrów. Wyzbyłem się wszelkich wątpliwości. Postanowiłem, że uczynię wszystko, żeby Elisia została moją pacjentką. Nie było czasu do stracenia. Elisia była zgubiona, a ja zamierzałem ją odnaleźć.